szukać na nich biletów. To jest jedyna rzecz. A ty wiesz? To podpowiedz mi. Trochę wiem, ale nadal jeszcze nie do końca wiem, bo ciągle jeszcze mi się nie udało aż takich tanich biletów, że do Australii kupić, albo nie wiem, na jakiś daleki zakątek. A za ile można polecieć do Australii, wiesz może? No zwykle to jest tak minimum 3000 w górę, tak? No teraz były jakieś super przeceny, ale znowu jest ten sam problem. Super możliwości, ale brak czasu, nie mam jak pojechać, więc może kiedyś mi się uda. Jutro na pewno ja sama skorzystam, bo chętnie bym sama posłuchała o możliwościach i taniego podróżowania nauczę. Słucham? Taniego podróżowania. Oj, zdecydowanie taniego podróżowania. Panel to jest mój osobisty typ. Jutro panel dyskusyjny z blogerami, najbardziej znanymi takimi podróżniczymi. O tanim podróżowaniu, to jest w ogóle dla mnie hit i trzeba tam absolutnie być i wyjść i od razu kupować bilety, od razu sobie robić całe plany, nawet na rowerze, nawet z przyczepką, nawet z psem, rodziną. Tysiąc będzie pomysłów na to. Zresztą wszyscy ci blogerzy mają bardzo rozmaite sposoby na podróżowanie, także zobaczycie zresztą, co tam się będzie działo. Wśród osób, które będą namawiać do taniego podróżowania, myślę, że do tego nie trzeba namawiać, po prostu trzeba posłuchać. Będzie między innymi Patryk Świątek, paragon z podróży. On jest laureatem Nagrody Blog Roku z 2011 roku właśnie. I tutaj w tej dyskusji panelowej będzie można zobaczyć i dowiedzieć się i pewnie podpytać, bo też o to chodzi, prawda? Jak busem przez świat przejechać, to Karol Lewandowski i Wojtek Kocen będą podpowiadać, Aleksandra Pająk-Gałęza i Zbyszek Gałęza, Ruta i Kajtek, Kajtostany. Cała rodzina, tam będzie cała rodzina, słuchajcie, to jest niesamowita, cała ta rodzina przemierza naprawdę ogromne kilometry przez świat, udowadniając właściwie, że to nie, że rodzina i dzieci małe to nie jest żaden problem. Po prostu wystarczy to dobrze zorganizować, odpowiednio wcześnie zaplanować całą trasę, kupić bilety albo po prostu pojechać w Bieszczady, to zależy na co kto ma ochotę. I wszystko się staje proste, naprawdę. No, rodzina jest niezwykle serdeczna, pomysłowa. Jutro bardzo się cieszą, że będą z nami. Przede wszystkim też się cieszą z możliwości poznawania innych podróżników. Takich jak oni sami i rodzin. Także to jest też fajne obserwować. Właściwie jutro takie bardzo rodzinnie się zrobi, bo dużo z tych osób też się bardzo dobrze zna, więc pomimo, że zjeżdżają się jutro rozmaite osoby z całej Polski, to okazuje się, że oni już stworzyli własne jakieś takie grupy i może sobie razem będą też podróżować, zobaczymy. A wiesz, jeszcze tak zastanawiam się nad tym tematem podróżowania rodzinnego. Zawsze się wydaje, że wszystko trzeba ze sobą wziąć, bo jeśli wybieramy się na drugi koniec świata, to tam prawdopodobnie nie będzie chusteczek nawilżonych, tam prawdopodobnie nie będzie butelek, mleka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest nieprawda i mam nadzieję, że grupa kajtków nam opowie o tym właśnie. No tam zresztą nie będzie tylko o tym opowiadała grupa kajtków, tylko będzie jeszcze niezwykła rodzinka blogerów, Family Without Borders, i to jest w ogóle też niezwykłe, że oni rzeczywiście będą opowiadać o takiej codzienności w podróży. Oni właśnie będą opowiadać o tym, jak sobie poradzić bez chusteczek, jak sobie poradzić, kiedy jest jakieś ugryzienie, jak sobie poradzić bez wody, ale przede wszystkim ich celem podróży jest edukacja ich dzieciaków. Znaczy oni rzeczywiście chcą udowadniać, że podróże kształcą od najmłodszych lat. I uczą nowych zwyczajów, języka, też pokazują przedziwną kuchnię. A uczą ze szkołą? No, szkoła. Kto by tutaj myślał o szkole? Takie podróże są. Nie no, to tego się dowiemy jutro, ale przyznam, że nie zapytałam się, jak wygląda ich sytuacja ze szkołą. Może dostali zwolnienie na pół roku. Bez bardzo dobrym argumentem, ale no myślę, że sobie tak to spokojnie zaplanowali, że szkoła może poczekać. Jutro spotkania w dwóch salach w Kinotece. Między innymi jest takie spotkanie, można powiedzieć, trochę historyczne, bo Tony Halik, legenda oczami Elżbiety Dzikowskiej i Mirka Wlekłego. I to spotkanie o godzinie 11. Co podczas tego spotkania?
Podczas tego spotkania Elżbieta Dzikowska będzie próbowała rzeczywiście powrócić legendami, opowieściami do czasów podróży Tonego Halika, do czasów programu Pieprz i Wanilia, który wszyscy mam nadzieję, że znamy, był kultowym programem, bardzo, bardzo żałuję, że już go nie ma. Do niezwykłych jego wypraw, których rzeczywiście zrealizował masa. Będzie opowiadała anegdoty, ponieważ tak dobrze się znali, prawda, prywatnie, to po prostu będą to tak naprawdę, może nie powinnam używać tego słowa, ale trochę smaczki z podróży, jest bardzo ciekawe, będzie pewnie bardzo dużo takich prywatnych, osobistych anegdot z życia i z życia w podróży. Przy tym dużo, dużo też opowieści, które było w jego książkach, także to jest taka postać też kultowa. Myślę, że to na ten może panel przyjdzie trochę inna grupa osób, ale nadal wiem, że Tony Halik jest taką postacią, która jest jakimś tam, nie chcę powiedzieć, wzorem. Może wzorem, ale rzeczywiście wciąż jest legendą. Także młodzi też tam przyjdą na pewno. Mam nadzieję. Myślę sobie, że od Tonego Halika i od Elżbiety Dzikowskiej można się uczyć podróżowania. Zdecydowanie, szczególnie, że pani Elżbieta ma tyle do powiedzenia, jest niezwykle serdeczna i sama widziałam, jak robiliśmy niedawno trawelery, rozdanie nagród podróżniczych. Pani Elżbieta nie odeszła od nikogo, nie odwróciła się, z każdym chętnie rozmawiała, jest naprawdę uroczą kobietą i zwykle realizuje się totalnie cały czas we swoich podróżach. Także też będzie można posłuchać o jej pomysłach na nowe jakieś plany. Festiwal jest bardzo różnorodny. Różne tematy dla różnej publiczności. W jaki sposób powstał plan tego spotkania? Tego święta podróży. O tym by pewnie najlepiej powiedziała Martyna Wojciechowska, która jest, której to jest dziecko właściwie, można powiedzieć, kolejne, bo już tych dzieci narodziła się sporo, jeśli chodzi o podróże oczywiście. W prosty sposób, to znaczy po prostu ciągle... To był taki ciekawy finał, w którym oba zespoły myślały o tym, żeby strzelić bramkę. Był to finał dwóch zespołów grających bardzo ofensywnie. Też nie układał się ten finał nam tak, jakbyśmy chcieli, że trzeba zaraz prowadzić w spotkaniu i kontrolować grę. Nie. Węgrzy strzelili na bramkę i ciężko było to odrabiać. Ale świetna dyspozycja Kazia Dejny w tym dniu i dobra gra całego naszego zespołu spowodowała to, że odrobiliśmy te straty i wygraliśmy z Węgrami i wygraliśmy zasłużenie, bo byliśmy w tym dniu zespołem zdecydowanie lepsi. Złoty medal olimpijski, to prawda. Dwa słowa powiedz jeszcze o swojej relacji z Kazimierzem Dejną, bo mówisz, że to piłkarz był bardzo kontrowersyjny, trudny człowiek w kontakcie, wycofany, są nawet tacy, którzy twierdzą, że mało inteligentny. Jak ty wspominasz Kazimierza? Nie. Przede wszystkim tak, od strony sportowej. Kazimierz Dejna był wyjątkowym piłkarzem. To był rzeczywiście piłkarz wspaniały. To, co on umiał z piłką robić, tak jak on umiał otworzyć grę, tak jak on umiał podać piłkę, tak jak umiał uderzyć na bramkę, to jest mało piłkarzy, którzy to umieją. Naprawdę. Ja miałem okazję przez lata grać z nim. Zawsze mi się z nim dobrze grało. Wyczuwał wiele spraw. Umiejętność podawania w odpowiednim miejscu, w odpowiednim tempie dla napastnika, to była rzecz cudowna. Dla mnie na przykład, jako napastnika, gra z nim była przyjemnością, bo on mi rzucał piłki w takie tempo, jak ja wychodziłem na pozycję, to ta piłeczka przychodziła wtedy, kiedy ja chciałem, dosłownie. Więc jeżeli chodzi o tą stronę, to sportowo to w ogóle geniusz piłkarski, nie ulega wątpliwości. Jeżeli chodzi o osobowość, była to osobowość bardzo ciekawa, a powiedziałbym nawet dziwna, skryty, mało mówiący, chodzący swoimi drogami. To był taki kolega w zespole, który dużo nie mówił, ale robił swoje. Dowiedziałem się, teraz byłem niedawno w Kalifornii, byłem między innymi w San Diego w Stanach i dowiedziałem się, jak on zaginął, jak to wszystko wyglądało. I do dzisiejszego dnia nie mogę uwierzyć, że stało się to w momencie, kiedy on był po kieliszku wódki, bo ja pamiętam Kazia
jako człowieka, który mało pił, nie pił, on nie pił alkoholu. On był raczej człowiekiem takim skrytym, miał swoje drogi, lubiał dziewczyny, lubiał się popatrzeć, lubiał się zabawić, ale nie był jakimś takim facetem, który zaglądał do kieliszka. A tutaj okazało się, że do jego śmierci była spowodowana właśnie tym, że był w stanie alkoholu. Ciężko mi się z tym było pogodzić, dlatego że ja bardzo często w reprezentacji kraju, jak jeździliśmy na zgrupowania, to jak nie było Zygfryda Sołtysika, to dzieliłem pokój z Kazią Dejną. I to było ciekawe, że myśmy ze sobą dużo nie rozmawiali, ale rozmawialiśmy bardzo konkretnie. Na przykład w przygotowaniu do meczu, czy jak mamy rozegrać coś i tak dalej. Byliśmy ze sobą zaprzyjaźnieni na co dzień. Byliśmy zaprzyjaźnieni. Ja pamiętam, że byłem na kilku przyjęciach tutaj w Warszawie, gdzie piłkarze Legii zapraszali mnie na swoje śluby, na swoje jakieś uroczystości urodzinowe. Byliśmy ze sobą zaprzyjaźnieni. Bardzo często przebywałem w towarzystwie m.in. Kazia Dejny. Wydawało się, że jest to piłkarz, który przyjmie się na Zachodzie. Że ten jego transfer do Anglii będzie początkiem europejskiej, światowej kariery. Tymczasem nie udało się. Gdybym ja miał oceniać dzisiaj jego umiejętności piłkarskie, pojechał do Anglii, moim zdaniem angielska piłka wtedy nie pasowała do gry Kazia Dejny. Tam się grało bardzo często i dużo przez linię pomocy. Znaczy długimi podaniami obrońcy obsługiwali napastników taki typowy angielski futbol, który jemu nie odpowiadał. Bo on jako pomocnik szukał gry kombinacyjnej, szukał gry do nogi, umiał kiwnąć też kogoś, jednego czy drugiego zawodnika w środku pola, umiał dobrze dograć piłkę. Anglia nie była krajem, w którym moim zdaniem mógł swój talent, wielki talent, pokazać tak, jakby chciał. Gdyby on poszedł do krajów typu Francja, Hiszpania, Holandia, Belgia, Niemcy, jego kariera sportowa na pewno inaczej by się potoczyła i na pewno, jestem przekonany o tym, podnosiłby jeszcze więcej sukcesów aniżeli na boiskach angielskich. Eksplozja jego talentu nastąpi wkrótce, bo po medalu olimpijskim drużyna scalona, świadoma swojej wartości, przystępuje do kolejnych eliminacji do Mistrzostw Świata. I tu zaczyna się kolejna historia także z udziałem Włodzimierza Lubańskiego. O czym mogą Państwo przeczytać w książce Życie jak dobry mecz. Włodzimierz Lubański w rozmowie z Michałem Olszańskim. Wydawnictwo Literackie z Krakowa namówiło nas do tego, by spisać te wszystkie wspomnienia Włodka z jakże bogatej jego kariery. Książka w tej chwili ukazała się na rynku. Polecam ją Państwu, oczywiście pod patronatem Radiowej Trójki. A myślę, że przyjdzie także czas, byśmy mogli zaprezentować Państwu kolejne fragmenty długiej rozmowy z Włodzimierzem Lubańskim, który był dziś gościem Godziny Prawdy. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt. Tylko do 5 czerwca. Zrób zakupy za minimum 500 zł. A jeśli nasi wejdą do półfinału, całe swoje zakupy będziesz mieć za darmo. Na przykład kupując 40-calowy telewizor Full HD Smart TV marki... Zależnie od tego, jakie grzyby zaatakują twoje stopy, aerozol Stepper będzie najlepszym rozwiązaniem. Stepper. Grzybicy nie przepuści. Szukałam sprawdzonego leku na ból nóg i żylaki. Dlatego wybrałam Biohack. To przekręcam nasadkę. Wyższą cenę, Luz. To według badania te... Spotkajmy się w drodze na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Już w niedzielę o 16 na Antenie. Jest 13.